Dzień dobry, moi mili. Ostatnie dni, ciepłe lata. No to plażujemy. Jeszcze mieliśmy dobre układy z Niemcami w 1939 roku do kwietnia, gdzie mieliśmy dać Niemcom korytarz do swobodnego przejścia na Rosję. Ja nie wiem, czy byłoby to lepsze niż to, czego potem doznaliśmy. Może nie byłoby, prawdopodobnie nie byłoby Katynia, nie byłoby UB, nie byłoby może morderstw tych 6 milionów Polaków, nie byłoby Ślepowrona potem, Rudego, Kartofla, nie byłoby Powstania Warszawskiego, może moja babcia by przeżyła, może brat mojej mamy, może nie musiałby uciekać do Australii przed UB i całe życie, do końca swojego życia, czyli chyba to był rocznik 2008 czy 2009, nie odezwał się, bał się odezwać. Był poszukiwany, nie można było go znaleźć. Dopiero jak dopadła go śmierć, dopiero Australia się odezwała. Według profesora Wieczorkiewicza, świętej pamięci, Hitler bardzo dobrze traktował swoich sojuszników. Tak, tylko ich sojusznikiem był także Związek Radziecki, więc nie można powiedzieć, że wszystkich sojuszników. Także nie wiadomo, jakby nas potraktował jako sojusznika. Znowu pan Leszek Żebrowski, świetny historyk, mówi, że już przed wojną były plany wymordowania Polaków. Czy nie tylko Polaków, ale głównie Polaków. Zatem ja nie wiem. Ja nie wiem, czy lepsza byłaby taka opcja. Ja bym ją zaryzykował. Ja bym ją zaryzykował. Na pewno nie byłoby dzisiaj na stołku Kartofla, Rudego, tak jak wcześniej powiedziałem, Ślepowrona. Wcześniej świętej pamięci Ślepowrona. Na pewno by tego nie było. Ale czy na pewno też na 100%? Nie wiem. Dlatego ja nie wypowiadam się na tematy, na które nie wiem. Może w czasie Powstania Warszawskiego zginęłoby więcej osób niż zginęło. Bo praktycznie nikt nie bierze pod uwagę tego, że gdyby nie wybuchło Powstanie Warszawskie, to w niedługim czasie Niemcy broniliby Warszawy przed Ruskimi. I teraz pytanie, ile osób by wtedy zginęło? Może mniej, może więcej, ja nie wiem. Być może nie byłoby tej strasznej zbrodni na Woli, gdzie, no trudno powiedzieć, ile osób zginęło, ale liczą niektórzy historycy, że nawet ponad 60 tysięcy osób czy zginęło. Zostało w bestialsku zamordowane. Może by tego nie było, ja nie wiem. Był taki pan Dirlewanger. To był pedofil, gwałciciel, który dostał zadanie od wyższych władz na stworzenie ekipy supersadystów morderców. Na początku, o ile ja dobrze pamiętam, to było ponad 80 osobników. Zgadnijcie, skąd pan Dirlewanger ściągnął tych panów. Okrutnych, przeokrutnych rakarzy, sadystów i zbiru. 100% tej pierwszej ekipy to byli kłusownicy. W jego ekipę wcielili Rusków, Ukraińców, psychicznie chorych nawet. Oczywiście Niemców, sporo Niemców, tak. Tam też w tej ekipie tego pedofila byli Volksdeutsche. No sama śmietanka, taka najgorsza z najgorszych. Ekipa na przykład dostawała zadanie. Wchodzimy do miasta i mordujemy wszystkich w tym mieście, bądź wchodzimy do dzielnicy, tak jak na przykład Wola, Sierpień i Wola, w Warszawie jest taka dzielnica, i mordujemy. Ale na przykład wchodzili do szpitala położniczego. I czy noworodek, czy kobieta w ciąży,
czy personel, wszyscy zostali w okrutny sposób wymordowani. Na Woli ja nie pamiętam, czy tam był szpital położniczy, ale tam chyba 3 szpitale zostały w ten sposób spacyfikowane, no po prostu zlikwidowane, skasowane w okrutny sposób. No. Tam jeszcze się pastwili, gwałcili te kobiety. Nie, no w ogóle, bo ja to wiem. Ale skąd oni mają wiedzieć, jak na historii czego ich uczyli? No, SDKPIL, BBWR i to PPS, i ten się przekształcił, ten się obsrał, ten się zesrał. Ale wasal mojego wasala nie jest moim wasalem i to takie były najważniejsze rzeczy. Owszem, to co w jakimś rozdziale, powiedzmy na 5 stron, można było w 2 zdaniach zawrzeć, czy w 3. A to co jest potrzebne, o tym nigdy nie słyszeliśmy. Czy słyszeliśmy kiedyś o powstaniu warszawskim na historii? O morderstwach Rosjan? Nie! No bo przecież, tak jak według pana Rafałka, ubieganie się o reparacje wojenne to antyniemiecka histeria. Jak ja coś takiego słyszę, to nie wierzę w żadne człowieczeństwo. Żadne. Nie wiem, czy gdybyśmy udostępnili ten korytarz Hitlerowi, czy byłoby lepiej. Nie wiem, ale wiem, że są ludzie w naszej otoczce wędkarskiej, którzy wiedzą wszystko i znają się na wszystkim. A wręcz powiem wam, że oprócz tego, że znają się na wędkarstwie i na tym, jak pomóc w tym, żeby odrodziły się ryby, ci ludzie wiedzą wszystko. Wiedzą wszystko o rybach, o grzybach, o technologii cybernetyczno-molekularnej, genetyczno. A ja wiem jedno, że tutaj na Wiśle, tutaj, w Polsce na Wiśle nigdy nie będzie już zadowalającego rybostanu. Co to znaczy zadowalający rybostan? Ja Wisłę obserwowałem od lat 70. i na przestrzeni tych 20 lat to populacja zmniejszyła się potwornie. Ale powiedzmy, niech już zostaniemy przy połowie lat 90., gdzie jeszcze można było połowić no, fajne ryby. Tego typu sprawy, że już nigdy nie będzie zadowalającego rybostanu, nie dotyczą małych akwenów. Akwenów po kilkanaście hektarów. Oczywiście tam musi być gospodarz. Musi być gospodarz, który tego wszystkiego będzie pilnował. I to restrykcyjnie. Chcę im tam, żeby tam się zwalili tym ludziom nachodźcy, bo widzieliście, co na przykład nachodźcy zrobili z siemianówką. Co nachodźcy, ale to między innymi właśnie przez te programy, Barba, Papi tak, i tych innych właśnie, między innymi właśnie. No. Chłopaki zostali na zbiorniku kilkuhektarowym, wyrąbanym praktycznie do zera. No i chłopaki zainwestowali jakieś pieniądze, trochę tam stamtąd, zaczęli noktowizory kupić, zaczęli pilnować, znaczy już po zarybieniu i tak dalej. No i słuchajcie, w ciągu 3 lat oni zrobili tam Eldorado. Jak już tam się stało Eldorado, to administracja z powrotem chciała przejąć ten zbiornik i z powrotem sieciować i wszystko wyrżnąć. Tak. Chłopaki nie dali. Zobaczymy, co będzie dalej. Zatem na takich o małych akwenach, słuchajcie, jest szansa na to, żeby... I to wcale nie w długim czasie, ale w 20-tych jest w ogóle co innego. Żeby to odrestaurować. Ale muszą być ludzie. Ja zauważyłem, że w tych małych miasteczkach, na wsiach, to tam jakoś jeszcze można szybciej czegoś dokonać, a nie w takiej największej wiosce, jaka jest obecnie Warszawa. Moje miasto, miasto moich dziadów i pradziadów, z jednej i z drugiej strony, ojca i matki. I to, co ja tutaj widzę, to tutaj nikogo, za przeproszeniem, kurwa, nic nie obchodzi. Nikogo. Tutaj praktycznie w 99% są sami nachodźcy. I ci biali, ci przypruszeni, i ich w ogóle ich tylko interesuje pieniądz i nic więcej. I pierdolą takie głupoty w tych internetach. Ło, tak jak na przykład na Żeraniu. Zasadziliśmy drzewko, a tu krawędznik zrobiliśmy. Ło. Znaczy nie my,
Tylko powiedzmy tam dzielnica czy miasto, nieważne, to jest nieważne. Ale już na przykład nie widzą tego, że są zakłady, które zatruły wody gruntowe już 10 lat temu. Śmierdzi po prostu padliną. Zakłady te działają bez pozwolenia. I nikt nie potrafi tych zakładów wygonić. Dlaczego? Wiadomo dlaczego. Petrodolary potrafią praktycznie wszystko. Więc uciekam sobie, słuchajcie, w takie enklawy ciche, spokojne, żebym nie widział tego robactwa całego, tych mądrych wszystkich, tych wszystkich mędrców, co oni tam wiedzą wszystko, bo oni kupili przynętę za 50 zł i oni myślą, że przynęta łowi. Nie chcę tego widzieć. Tak, tam z helikopterów służby pilnują porządku. Słuchajcie, na przykład teraz nowa metoda krawców. Krawiectwa lekkiego. Puszczają drona, pyk na przykład. To, no, w miastach to nie wiem, czy to już się dzieje, ale na przykład tam małe miasteczka, wioski, puszczają drona, pyk, patrzą. A przecież są drony, których nie widać. Uważajcie, na przykład zawsze, jeżeli gdzieś kluczyk chowacie czy coś, to może być tak, że nie ma nikogo, a z drona widzą, gdzie chowacie kluczyk. Podlatują wam dronem na przykład do okna i patrzą, czy ktoś jest, co, jakie zachowania. Co jeszcze wiem? Wiem, że w Polsce już nic. No przynajmniej przez następny wiek. Nic się nie zmieni w każdym zakresie na pozytyw. Każdy. Dlaczego? Dlatego, że mamy zgraje nierobów, malkontentów i mędrców od nawozów, którzy nie mają w ogóle pojęcia. To jest ten sam poziom służb i ten sam poziom cywili. A w zakresie wędkarstwa też dużo wiem. Wiem, że podejście na przykład rewolucjonistów obecnych, na przykład Satiego, na przykład pana Samochodzika, bestemplariuszy, pana Great Britain, pana nadredaktora, pana również obecnego redaktora z Wąsikiem. Wiem, że ich działania również nic nie zmienią. Ich podejście do tematu jest bardzo płytkie, bez przygotowania, bez specjalistycznej wiedzy, mimo iż nad wodą są od dzieciak. To nie chapnęli, nie łyknęli tej wiedzy. Dlaczego? Dlatego, że całe życie skupiali na złowieniu ryby. Ich nie interesuje, co jest... O, tutaj. Ich nie interesuje, co to jest. Jaki to ptak? Jaka to roślina? Jakie to drzewo? Dlaczego ta piana jest, skoro nie ma przyboru? Ich to nie interesuje. Dlatego ta frakcja, jakby powiedzmy w cudzysłowie, rewolucjonistyczna nie ma nic wspólnego z naprawą Rzeczypospolitej wędkarskiej. Nic! No i na przykład program Satiego. Na przykład wywalić rybaków. No to dobra, fajne, fajnie. No a nie wywalić wędkarzy? Nie? Wędkarze, rybacy łowią ryby. Tak. Dla biznesu. A wędkarze, po to, żeby ktoś mógł nam na mieście zjeść rybkę na przykład i kupić rybkę. A wędkarze łowią też ryby po to, żeby ją zjeść. Czyli omijają już rybaków. No i wędkarze łowią rybki na przykład po to, żeby fotografować się z tymi rybkami w długich sesjach, ta rybka umiera i tak dalej, oni puszczają, no są wybieleni oczywiście. No to jak to jest? To tutaj wędkarzy, rybaków się neguje, a wędkarzy się głaszcze? Zresztą ja pamiętam, jak nadredaktor zaczął tam szumieć z tą petycją, żeby trzymać
ryby na szubienicach, to Sati tam napisał, no tam nie wczytałem się dokładnie o co chodzi, ale popieram was chłopaki. Czyli co? Czyli tutaj Sati z jednej strony chce wywalić rybaków, a z drugiej strony pozwalać sadystom trzymać sumy na szubienicach. W programie Satiego jest na przykład, no tam wojna z kłusownikami. No dobrze, no ale jak ja mu napisałem, żeby ogłosił, bo ma poczytalność, ma oglądalność na swoim facebookowym portalu, jak była sprawa z numer, data i termin, żeby to ogłosił, to Sati o coś zapytał, a potem już nawet się nie odezwał i nie ogłosił tego. To jaka to jest jego walka z kłusownikami? To chyba to jest wszystko pozór, a nie walka z kłusownikami. I to jest program Satiego. To jest Sati chce teraz, na przykład teraz, już dawno z kukizami tam latali tego, dobrze. I co? No i co kukizy? Co chorągiewka wam pomogła? Co pomogła chorągiewka? Sati, skoro ty jesteś za tym, żeby trzymać ryby na szubienicach, to uważam, że rybak, który zabije rybę, jest bardziej wartościowym zabijaczem niż ten, który męczy te ryby na szubienicach. I czy jest w ogóle sens, żeby to się zmieniło? Czy mamy zamienić na morderców, z morderców ryb sieciowych na morderców ryb szubienicowych? Na tych trollmistrzy? Na to całe robactwo? Czy tak mamy zrobić i to będzie lepsze? Ja zadam pytanie Satiemu. Czy ty chcesz wymienić kadry PZW i zastąpić je kadrami, które popierają i będą stosowały sadyzm? No zastanów się, człowieku. A może by tak jak następny koryfeusz, pan samochodzik bez templariuszy, wyczyścić całkowicie kadry i zrobić jedne wielkie igrzyska. Igrzyska trwające 7 dni w roku, 25 godzin na dobę, tylko igrzyska, zawody wędkarskie non-stop, które powodują chorowanie ryb. Ja już nie mówię o pokłuciu, ale te ryby w siatkach, zresztą wielokrotnie ja już nie będę tłumaczył. Czyli według pana samochodzika bez templariuszy można męczyć ryby, ale nie mogą tego robić rybacy. Czyli można męczyć, ale nie można zabijać. Ja uważam, że ani jedno, ani drugie. Pretendujecie do zajmowania stanowisk w PZW. Niektórzy platoniczni. Ale nie macie pojęć. Nie macie programu. Nie macie świadomości przyrodniczej. Jak to zrobić? Widzicie tylko rybaków, a w pozytywie zarybiania. Nie widzicie, owszem, jest to bardzo ważne. No i jeszcze Sati Kusoli. Jest to bardzo ważne. Niemniej jednak jest to tylko jakiś wycinek, wykrawek całości, jaką należałoby zrobić. Wyobraźmy sobie, że prezesem PZW zostaje Sati albo Templariusz. No i ale nieważne. Jeden jest prezesem, drugi wiceprezesem, tak? I jeden z nich idzie do Don Tuska i mówi: Don Tusku, czy nie można wybudować takiej oczyszczalni, która kosztowałaby, obecna miała kosztować miliard, kosztowała 4, a i tak po każdym deszczu, cyklicznie co rok są zatruwane ryby. Czy ryby? Stworzenia w wodzie. Ale to nie tylko dotyczy Wisły. To dotyczy setek rzek w Polsce. Ogólnie powiedzmy wody. Czy płynącej, czy stojącej. No i Don Tusk powie: no tak, ale to nie my. To Don Kartofel. Idźcie do Dona Kartofela. Bo to oni. Pójdą do Dona Kartofela. Don Kartofel powie:
To nie my! To Don Tusk! Idźcie tam! I co? Jaki jest sens zamieniać siekierki na topory? Nie ma żadnego sensu. Żadnego sensu. Bo tak samo obecni, jak i rewolucjoniści, nic w tym zakresie nie zrobią. Nic. Czy jest to do zrobienia? Jest! Jest! Każdy chce mieć dobre stosunki z władzą. Dlatego nic się nie zmieni w tym zakresie. Zawsze będą zatruwali nam rzeki i jeziora i nikt za to nie poniesie konsekwencji i nikt i zawsze tak będzie. Zawsze. A wręcz przeciwnie, widzę, że te zatrucia są coraz bardziej częstsze niż były. Czy spółka Satien Templariusz pójdą do Skarbu Państwa i powiedzą: należy zrestaurować Starorzecza i Tarliska i przypilnować w czasie tarła szczególności oraz zimowiska, oleją ich, tak jak olał mnie Duda. W zeszłym roku przecież pisałem pismo do pana prezydenta Dudy i nawet nie dostałem odpowiedzi, w której byłoby zawarte jedno słowo. RUE! To jest kulturwa prezydenta Polski? A kultura tego wymaga. Przynajmniej negatywnej odpowiedzi. I jest pytanie, znaczy kolejny raz zadaję pytanie, czy jest sens zamieniać komara na motorynkę? Czy duet Satien Templariusz pójdą do służb i powiedzą: zdejmijcie białe koszulki i wdziejcie wdzianka robocze i zajmijcie się przestępcami, a nie dziadkami i nieświadomymi ludźmi, którzy nie danego dnia nie dokonali PiS-u. Oleją ich i powiedzą: robimy co możemy, ale jest nas za mało. A tak naprawdę to jesteśmy od zabezpieczania imprez w białych koszulkach. Ło! Ale nie jest ich mało do sprawdzania tych debilnych wpisów, które są nikomu do niczego niepotrzebne. I one są wyłącznie do tego, żeby był kolejny motyw do zasysania i tak pieniędzy i tak biednych Polaków. No, przepraszam. Takie wpisy, takie realne, prawdziwe wpisy są potrzebne dla rybaków. To fakt. Mucha mi wpadła, ale nie pies, tylko mucha skrzydlata w gardziołko. Przepraszam, siła wyższa. Czy jest zatem sens zamieniania poloneza na syrenkę Bosto? Jechaliście kiedyś syrenką? Chwila po wojnie. I w ciągu kilku lat jest budowana fabryka samochodu? A dzisiaj na tym terenie trzy czy cztery spółki żydowskie wykupiły teren FSO i stawiają osiedla? O jakich realiach my mówimy? I wy, panowie Satien Templariusz, chcecie w takim kraju dokonać jakichkolwiek zmian? Panowie Satien Templariusz, jak pójdziecie do piaskarzy i powiecie: nie kopcie, czy pójdziecie w ogóle do tych, nie kopcie, bo to narusza strukturę dna i to tragedia obniża ten, nie ma potem ryba jak wejść do, przy normalnym stanie wody, do Starorzecz, których nie ma dlatego właśnie między innymi, dlatego, a piaskarzy pojedzą, bo psy spuszczą. My tutaj budujemy właśnie dla tych kilku spółek żydowskich, bo one muszą tutaj budować osiedla na terenie byłego FSO, bo przecież ludzie muszą mieć gdzie mieszkać, szczególnie uchodźcy.
Kolejny aspekt. Czy Team Satient Templariusz pójdą do prasy i powiedzą: praso, zajmij się krzewieniem kultury, a nie jeno wyłącznie reklamowaniem świecidełek, które pozwalają między innymi zanieczyszczać nasze wody i wyrybiać nasze wody. Czy poproszą prasę o to, żeby napisała prawdę, jaka jest prawda, co należy zrobić, a nie jeno wyłącznie tylko krytykowała rybaków i nagabywała do zarybiania. To samo, zobaczcie, to samo ze strony prasy i to samo ze strony rewolucjonistów, biało- i czerwonogwardzistów, nie mających, mających tyle samo pojęcia, ile ta prasa. Winowajcą nie jest, nie są glony, to, tamto, cuda, wianki, co to opowiadają? Mędrcy od nawozów i od świata? Jeno, jeden jedyny czynnik. Człowiek. Człowiek. I teraz można wymyśleć coś takiego. Likwidujemy człowieka i mamy to, co chcemy. Oczywiście człowiek powie: nie, bo przecież najważniejszy jestem ja. No nie, właśnie nie. Najważniejszy jest ekosystem. Ale tego nie wytłumaczysz. Nie, tym bardziej robactwu nie wytłumaczysz. Ale nie warto wchodzić na żaden temat z robactwem. Jeżeli rozmawiacie, komunikujecie się inaczej z robactwem, to doznajecie ustecznienia. Pamiętajcie. Powiem wam taką jedną sprawę. Na przykład sprzed dwóch dni. Przychodzę ze swoim kochanym pieskiem. Ja to jestem tak uczulony na tego twojego psa. Mówię: ale masz uczulenie w sensie alergologiczne? Nie, na ten zapach, na ten smród. Ja mówię: no dobra, jeśli tak przeszkadza, nie będę z nią przychodził. Ale jest to sprawa taka, że on... Wystarczy ją wykąpać. Ja mówię: słuchaj, to nie ma żadnego znaczenia. I on mówi: ale ma, bo ja miałem psa. To ja go kąpałem i nie śmierdzi. Ja mówię: słuchaj, długie śledztwo przeprowadziłem, nawet streserem psów. Z kilkoma weterynarzami. Dlaczego ten pies śmierdzi pół roku, a pół roku nie śmierdzi? Tropiciel z mętowni, z psami co chodzi. Dopiero razem z nim, on sam to nie wymyślił, razem z nim wymyśliłem, co jest przyczyną. Znaczy potem pojechałem do weterynarza, który dał mi taki preparat, który rozpuszcza tłuszcze. I rzeczywiście po dwóch tygodniach to pomogło. To już jest to udokumentowane, że to jest to. Jeżeli przebywamy na wyspach z sierściuchami, co jest kot, mysz, szczur, dinozaur, bo były dinozaury z sierściami też, tam gdzie było na terenach okołobiegunowych, są inne kupy dinozaura, kaczek, czapl, kormoran. I one mogą się wmontować pięknie, wmikrzyć w piasek. Można ich nie zauważyć. Z gorąco pies się kąpi. Wychodzi, kładzie się na piachu, tarza i te frakcje tych odchodów wchodzą w tą sierść. Żadnych w kąpiele. W jakiś tam doktora tamtego, jak nawet mala sebie czy coś, to nic nie daje. To daje tylko ulgę kilkugodzinną, a za chwilę jest to samo. Nie ma żadnego znaczenia. I tłumaczę kretynowi. On mówi: bo ja miałem psa i mój pies nie śmierdził. Ja mówię: słuchaj, czy twój przebywał pies na wyspie? A to nie ma znaczenia. Już, to o czym z nim w ogóle rozmawiać? Ja mu tłumaczę, jak chłop krowie na rowie, dlaczego ten pies śmierdzi. A on tego nie przyjmuje, bo on wie lepiej. Ale wczoraj przychodzi do mnie Pączek. No Pączek ma komis na Modlińskiej. I Pączek mówi: kurwa ty, bo ten mówi: ty, ja zawsze tak gadałem, nie wytrzymuję z ludźmi. I tu gadałem. No i Pączek stwierdził, że 98% jest debili i 2%. Ja zawsze mówiłem 99%. No to jest bardzo zbliżenie do Pączka.
Nie Pączku, nie Piotrze Kozłowski rap. To jest 1 na 10 tysięcy, to co powiedział Bolesław Prus słowami profesora Geista. Byłem nad wodą i przyjeżdża taki, nawet wiem, że jest to dyrektor korporacji. I on, nawet jak mówi to, on mówi, ja tutaj byłem kilka lat temu w tym miejscu i takie jazie łowiłem i bole rapy, a teraz to nie ma nic. Ja mówię, bo to, bo tamto, bo tamto. I wiecie, co jeszcze powiedział? Ale dlaczego ty widzisz to w czarnych barwach? Ja mu odpowiedziałem, ja nie widzę to tego w czarnych barwach, jeno widzę to w barwach realnych. Ale skoro są dla siebie czarne, ja nic na to nie poradzę. Słuchajcie, prostaki są dyrektorami w korporacjach. No, dlatego jest, no, dlatego jest taki świat. No. I prostaki są wszędzie. Ja to nazywam robactwo. To robactwo jest wszędzie. I to same mamy w naszej branży. Im dłużej żyję, im dłużej widzę, tym mniej mam szacunku do robactwa i tym większy szacunek mam dla człowieka. Ale im dłużej żyję, im dłużej widzę, tym wiem. Tym bardziej wiem, że coraz mniej jest ludzi, a coraz więcej robactw. Żegnam was. Hej ho, let's go! Ramones! Siema.